Gaśnica proszkowa to najbardziej popularna i najczęściej stosowana gaśnica. Środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucony za pomocą sprężonego gazu. Gaśnica ta służy do gaszenia pożarów grupy A, czyli pożarów materiałów stałych, B, cieczy i materiałów stałych topiących się oraz C, gazów palnych. Nadaje się też do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V przy zachowaniu odległości minimum 1 metra. Demonstracja wykorzystania gaśnicy proszkowej. Aby użyć gaśnicy proszkowej, wyciągamy zabezpieczenie, za wleczkę, Kierujemy wąż na źródło ognia i naciskamy dźwignię. Pamiętajmy, aby gaśnicę zawsze używać w pozycji pionowej. Podchodzimy do ognia tak, aby gasić pożar zgodnie z kierunkiem wiatru. Wydobywający się proszek gaśniczy skutecznie tłumi płomienie. Gasimy do momentu całkowitego ugaszenia pożaru lub wyczerpania środka gaśniczego.